Witam Was serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj mamy 14 marca, także niebawem trzeba będzie pomyśleć o świątecznym żurku. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w szybki i prosty sposób przyrządzić swojski zakwas do tego żurku. Do pojemnika wsypujemy pół szklanki mąki żytniej i pół szklanki mąki pszennej, a następnie łyżeczkę soli. Jeśli ktoś akurat nie ma mąki żytniej, to można wsypać szklankę mąki pszennej i dorzucić do tego kilka skórek od razowego chleba na koniec. Następnie do mojego pojemnika dodaję taką konkretną szczyptę mielonego pieprzu i zalewam to dwoma szklankami wody. Teraz trzeba będzie to porządnie wymieszać, tak żeby nie było w tym żadnych dużych grudek. Jeżeli po wymieszaniu na wierzchu będą pływały Wam tam jakieś małe kluseczki, to nic się nie dzieje. Może tak być. Mieszamy to porządnie. Ja tutaj w międzyczasie zauważyłem, że mam jednak troszeczkę za mało wody. Po prostu kupiłem inną mąkę, nie tą, którą zawsze używam, i wyszło mi to jakieś trochę za gęste. Dlatego jeszcze doleję około pół szklanki wody do tego, co zobaczycie teraz. Teraz mamy odpowiednią ilość wody, jeszcze trochę to pomieszam. Jak nie macie takiego pojemnika, to możecie równie dobrze użyć słoika i po przygotowaniu tego naszego zakwasu trzeba go będzie przykryć szmatką, żeby był dostęp powietrza do tego. Teraz wrzucamy trzy duże, rozgniecione ząbki czosnku razem z łupinami i dwie gałązki porwane na takie większe kawałki kopru i mieszamy dalej. Tutaj widzicie, ja zdjąłem z tej pokrywki uszczelkę, żeby tam był dostęp właśnie powietrza do tego, i po wymieszaniu trzeba będzie to odstawić na jakieś 5 dni, a po 5 dniach można to zamknąć szczelnie. Ja tutaj założę sobie uszczelkę, a Wy możecie zakręcić słoik pokrywką i można to wtedy przechowywać w lodówce. Taki pojemnik wystarczy nam na porządny, spory garnek żurku. To by było na tyle. Do następnego razu.